Ja dzisiaj przychodzę do Was z kolejną czekajcie. Z kolejnym glossy boxem i najpierw pokażę Wam rzeczy, które wypróbowałam z poprzednich i powiem Wam, co nie sądziłam. Więc pierwsza rzecz, może zacznę od rzeczy, które wykończyłam. I to jest ten masło do ciała z Nip & Fab. I on był w zapachu Mango Smoothie. Jest świetny, tak szybko się wchłania na lato, jest po prostu no super. Bardzo, bardzo go lubiłam. I jak ktoś wie, czy w Irlandii on jest dostępny, dajcie mi znać na dole, bo na razie nigdzie go nie mogłam znaleźć. To tak. Kolejną rzecz, którą zużyłam, to był ten krem z L'Occitane i też był bardzo fajny. Trochę zapach mi nie pasował, no ale to nic. Bardzo fajny, nie zatykał mi porów. Bardzo fajnie odświeżał moją skórę i nadawał jej takiego blasku. Także bardzo ten krem mi się podobał. Jak widać, już tutaj nic nie ma i mam zamiar kupić pełnowymiarowy produkt. Tak samo jak i tego, także zobaczymy. Kolejna rzecz, którą wypróbowałam, to jest, którą dostałam w swoim pierwszym glossy boxie, to jest ten Richard Ward Couture Hair Optimizer Serum Reviver. I to się tak używa, że strzykuje się włosy u nasady. Jezu, włosy mi odstają gdzieś. Ćruszy się je. I to ma nadać nam objętości i też trzymać tą objętość. No i było całkiem okej, ale jakoś nie podoba mi się to, że te włosy są później takie sztywne. Nie wiem, mało tego, mało zużyte, wypróbuję jeszcze dalej, ale na razie mi się zbytnio nie podoba. Kolejna rzecz to był primer z Beautiful Movements Cosmetics. I mam już go zużyte trochę, teraz bardzo często go używam, jak tak gorąco jest na dworze. Tutaj tylko na strefę T i makijaż po prostu mi nie spływał tak bardzo, jakby spływał bez tego. I kiedyś go nałożyłam, jak szłam na imprezę i też był bardzo dobry makijaż, trzymał się całą noc. Kolejna rzecz to jest ten cień. Nie wiem, czy ja pokazałam wtedy Wam ten glossy box z tym cieniem. To jest cień z firmy Mimimi w kolorze Dusk. I jest całkiem ok. Kolor też jest taki całkiem, tylko no wiadomo, nie będę go tak często używać, bo jest ciemny. I kolejna rzecz to jest ten ta kredka do ust z Helen w kolorze Pomegranate i jest całkiem ok. Szybko też schodzi, ale nadaje bardzo taki fajny, naturalny kolor i ten błyszczyk też miałam, nie mam go też ze sobą w samochodzie, a mój samochód jest u mechanika. Ten balsam taki do ust tam z Figs and Rouge też jest bardzo fajny i też nadaje bardzo naturalny kolor ustam, więc dobra, zaczynamy. O czym ten filmik tak naprawdę jest. Więc znowu dostałam glossy boxa i nie mogłam się doczekać i musiałam po prostu otworzyć. Wiedziałam, że nie mam czasu, żeby nagrać filmik, bo to było zaraz przed pracą. I powiem Wam, że jak otworzyłam to opakowanie, to wyglądało strasznie. Czyli jak otworzyłam pudełko, to zobaczyłam piękne, dosłownie pudełeczko glossy boxa. Jest prześliczne, takie właśnie tutaj są jakieś rozgwiazdy i koralowce. Jest śliczne, typowo takie na lato, podoba mi się ten niebieski kolor i już myślę, co tutaj mogę mieć. Także jest to przepiękne to pudełeczko. Ale jak to pudełko otworzyłam i podniosłam tą broszurkę, nie byłam zbytnio zadowolona, w ogóle wstążka nie była zawiązana, była tak oleżała. Ten papier, co jest w środku, ten papier tutaj, co był w środku, był tak pomięty i no po prostu ktoś, kto pakował moje pudełeczko,
nie zwróci na to uwagi. Więc dostajemy tak jak zawsze tą taką broszurkę. No i w środku są lista tych produktów, które dostałyśmy. Jak otworzymy, czekaj, zobaczymy, no, wszystko. To po prostu byłam tak szczęśliwa, tak zadowolona. Mam tu 6 produktów i po prostu są super, po prostu je kocham. Zacznę od pierwszego, którą pierwszą rzecz, jaką podniosłam, to był Pound Paint ze Slika. I ja miałam zrobić wielkie zamówienie w ogóle ze strony Slika, bo tutaj w Irlandii nie ma tej firmy. I właśnie w tym miałam zamówić ten produkt. I normalnie jak to zobaczyłam w plastikboxie, byłam tak zadowolona i ogólnie ja myślałam, że to jest jakaś próbka, a to jest pełnowymiarowy produkt, bo tutaj jest, ile tutaj jest? 8 ml i tutaj jest pełnowymiarowy produkt 8 ml i kosztuje 4,99 funtów. I ja dostałam 2 takie, więc całkiem rewelacja. Wszystko mi dzisiaj spada. Więc jeden dostałam w kolorze 161 Minx, a drugi dostałam 156 Peachy Keen. Ten jest taki fajny pomarańczowy, a ten jest bardziej taki różowy i taki bardziej naturalny. Obydwa kocham, tylko tak się zastanawiałam, jak je otworzyłam, to tak parę bąbelków z wodą mi poleciało. Nie wiem dlaczego tak jest, może tak po prostu jest. Teraz to tak nie bardzo, no ale są super, wysychają na taki satynowy, taki satynowe wykończenie mają. Czy to tutaj coś ciekawego pisze, że długo wytrzymują na ustach, są stworzone, żeby je mieszać. No, jeśli dostało się na przykład srebrne albo niebieskie, to można je pomieszać z innymi kolorami. Także nic ciekawego tu nie piszę, takie normalne, więc z tego byłam najbardziej zadowolona. Kolejna rzecz, którą zauważyłam, to są naklejki na paznokcie z Essie. Ja na nie bardzo, bardzo długo patrzyłam też w sklepie. Nie akurat na te, ale na takie jakby białe z napisami, nie wiem czy widziałyście. Te są też dość fajne. Ups. Nie będę ich teraz wyciągać może. O, może wyciągnę. I wam pokażę. Oj dobra, nie wiem, bo tu nie chcę ich popsuć. I to są w 09 Stickers and Stones. I one mają takie właśnie srebrne jakieś tam, nie wiem, kamienie, dajmy na to. I piękne są. Normalnie nie mogę się doczekać, kiedy je założę. I one coś dużo tutaj kosztują w Irlandii. Tutaj cena ich jest 9,99. Także nie wiem, w Irlandii nie wiem ile kosztują, może za 12 euro, jakoś tak, ale są naprawdę fajne i nie mogę też się doczekać, kiedy ich użyję. Kolejna rzecz, z której też byłam bardzo zadowolona, czyli już dostałam 3 produkty, które są pełnowartościowe, także na pewno cena tej Glossy Box mi się zwróciła. No i kolejna rzecz to jest też pełnowartościowy produkt z firmy Anatomicals. Jest w ogóle bardzo fajne opakowanie, takie lawendowe. Z tyłu tutaj jest taki gostek śmieszny. I to jest spray do twarzy. Po prostu, że jak jest gorąco, można się ochłodzić. Z lawendą i z miętą. Bardzo fajnie pachnie i taki, no, w takie gorące dni naprawdę bardzo fajny produkt, żeby mieć w torebce, czy tam inne takie wody termalne. Naprawdę jest super produkt i naprawdę polecam i pełny, znaczy to kosztuje 6 funtów. Także jest naprawdę, naprawdę fajny. Czy tutaj coś robi jeszcze oprócz tego, że no, że nawilża skórę?
Także z tego też byłam naprawdę bardzo zadowolona. I kolejne dwie ostatnie rzeczy. Ogólnie w tym miesiącu dostałam 6 rzeczy, a dostaję się najczęściej 5. Przez to, że ja dostałam 2 rodzaje tych pound paints, mam 6 produktów, także to też jest fajne. To już mam próbki, typowe próbki. To jest 25 ml, cały rozmiar tego, pełnowartościowy produkt ma 125 i kosztuje 23 euro, więc dość drogi produkt. I to jest spray do włosów, który ma nadać naszym włosom takich beach waves albo no po prostu takich lekkich fali we włosach. Jeszcze tego nie próbowałam, ale zobaczymy, jak to działa. Ma bambus, nie wiem, jakiś blue yucca rouge, nie wiem, co to jest. Zobaczymy, jak to będzie działać. Nawet nie wiem, czy to na... No, można na wilgotne włosy albo na suche włosy, także zobaczymy, jak to działa i dam wam znać. I kolejna rzecz to jest krem do twarzy, znaczy krem... krem przed słońcem, jak to się nazywa? Krem... Nieważne, wiecie, o co chodzi. Z firmy Kula Organic Suncare Collection. Ma SPF 20 i to jest mineralny... mineralny... krem, więc też jest bardzo fajnie zaklejony, ale tutaj jest napisane, że on ma trochę koloru, czyli jest kremem takim tonizującym. I po nałożeniu 30 minut po nałożeniu tego kremu 30 minut potem mamy już ochronę przed słońcem. Trzeba aplikować co każde 2 godziny, jeśli jesteśmy na słońcu, albo po tym, jak będziemy popływać, albo się spocimy. Także normalny taki krem przeciwsłoneczny. Więc to by było na tyle. Tutaj już wszystko jest puste. Więc w tym miesiącu naprawdę, naprawdę mi się spodobał ten Glossy Box. Nie wiem w Polsce, jakie były produkty, ale te produkty tutaj po prostu mnie tak bardzo pozytywnie zdziwiły. Jestem bardzo, bardzo z nich zadowolona. Napiszcie, co dostałyście w waszym Glossy Boxie i mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Kciukujcie i piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Życzę wam miłego weekendu i ci, co mieszkają w Irlandii, naprawdę cieszcie się z pogody. Więc do zobaczenia, pa!